Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym Państwu przeczytać informację prasową Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Sanok dotyczącą sprawy złożenia pozwu przeciw mieszkańcom miasta Sanoka w trybie wyborczym przez urzędującego burmistrza Sanoka, a obecnie kandydata na ten urząd, pana Tadeusza Piuro. Sanoczanie, drodzy mieszkańcy. W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Sanok informujemy, że kandydat Tadeusz Piuro, jako pierwszy w Polsce urzędujący burmistrz, złożył pozew przeciwko mieszkańcom swojego miasta. W tym przypadku mieszkańcom Sanoka, zrzeszonym w ruchu społecznym Łączy Nas Sanok. Pozew został złożony w trybie wyborczym z sugestią, że członkowie naszego komitetu przekazali do mediów nieprawdziwe informacje dotyczące skandalicznego wydarzenia, jakie miało miejsce podczas meczu sparingowego hokeja na lodzie w Sanoku. 8 września po meczu hokeja rozgrywanym na sanockiej arenie pan Tadeusz Piuro wraz z prezesem klubu hokejowego wręczyli zawodnikom alkohol w postaci zgrzewek piwa. Było to wydarzenie bez precedensu. Urzędujący burmistrz jako upominek dla sportowców wręczył alkohol. Było to naszym zdaniem zachowanie niegodne urzędu burmistrza, niegodne areny sportowej, sprzeczne z zasadami wychowania i duchem sportowej rywalizacji. Sprzeczne z literą prawa i regulaminem obiektu sportowego, jakim jest Arena Sanok. O fakcie tym poinformowali nasz komitet mieszkańcy Sanoka, fani sanockiego hokeja, w tym rodzice młodych adeptów dyscypliny sportowej, których niestety nie brakowało tego dnia na trybunach. Niniejszym pragniemy poinformować wyłącznie o faktach, które pozostawiamy Państwa ocenie. W dniu 17 września 2018 roku do Sądu Okręgowego w Krośnie pan Tadeusz Piuro złożył wniosek w trybie wyborczym przeciwko naszemu komitetowi i jego szefowej. We wniosku tym domagał się m.in. przeprosin, sprostowań oraz zapłaty 10 tysięcy złotych. W tych okolicznościach zmuszeni zostaliśmy do obrony w sądzie i to nie tylko naszego komitetu, ale przede wszystkim do obrony sanoczan przed cenzurą i zakłamaniem. Sąd Okręgowy w Krośnie na posiedzeniu 18 września oddalił wniosek pana Piuro w całości, uznając, że nie ma on racji, a oświadczenia naszego komitetu polegały na prawdzie. Pan Piuro przegrał. Kandydat Tadeusz Piuro, uznając z uporem, że akceptowanie łamania prawa, zasad, regulaminów, mało tego, popieranie wręczenia alkoholu młodym sportowcom nie stanowi o łamaniu tych przepisów. Złożył zażalenie od tego orzeczenia, które w trybie wyborczym odwoławczym w dniu 20 września 2018 roku rozpoznał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. W sposób prawomocny już uznał, że nasze oświadczenia dotyczące wręczania przez pana Piurę alkoholu po meczu hokeja w dniu 8 września 2018 roku były prawdziwe i oddalił w całości jego zażalenie, a tym samym uznał wniosek kandydata Tadeusza Piury za bezzasadny i niezasługujący na jakiekolwiek uwzględnienie. Być może liczono tu, że sąd na posiedzeniu niejawnym podejmie inne decyzje. Podsumowując, pan Piuro przegrał i to z przysłowiowym krytesem. Na uwagę zasługuje to, że świadkami zdarzenia na arenie Sanok byli również radni miasta Sanoka. Niestety bez reakcji na niestosowne zachowanie burmistrza, jego służb, jak i prezesa klubu. Zadziałała tu przywoływana niejednokrotnie przez pana Tadeusza Piurę przysłowiowa lojalność. Sanok to miasto przesiąknięte duchem sportu, ale sportu fair play i wolnego od alkoholu i innych używek. Zdumiewa, że jeszcze urzędujący burmistrz wydaje się o tym nie wiedzieć. Z uwagi na prośby ze strony kibiców postanowiliśmy ów fakt upublicznić, jak również to, że my, mieszkańcy Sanoka, nie akceptujemy takiego zachowania urzędującego burmistrza. Stąd nasze stanowisko w tej sprawie postanowiliśmy upublicznić w mediach i na naszych portalach internetowych. Przysłowiowa już lojalność wobec burmistrza wykazana została przez dziennikarza jednego z mediów, to jest Tygodnika Sanockiego, który powiadomił urzędującego burmistrza o naszych zamiarach przekazania stanowiska Komitetu mieszkańcom. Oświadczamy, że jesteśmy i będziemy za bezkompromisowym mówieniem prawdy w toku kampanii wyborczej i po niej. Prawdy o poczynaniach pana Tadeusza Piuro i metodach, za pomocą których prowadzi on swoją kampanię wyborczą.
metodach zakładających swoistą cenzurę, przeinaczanie z rzeczywistości czy bezpodstawne oskarżenie naszego komitetu, a co za tym idzie, jedynego niezależnego kandydata mieszkańców na burmistrza Sanoka, pana Tomasza Matuszewskiego, ogłoszenie nieprawdy. Zdaniem Tadeusza Piuro zawiniliśmy, reagując na łamanie zasad i nagłaśniając sprawę w mediach. Jego zdaniem podaliśmy nieprawdę i równie nieprawdziwie zaatakowali go jako kandydata na burmistrza. Pan Tadeusz Piuro przy pomocy swoich prawników postanowił przejść do ataku, chcąc wszystkim udowodnić to, że on w tej sprawie ma rację, a my głosimy nieprawdę. Dlatego to my informujemy Państwa o sprawie, ponieważ od pana Piuro czy od zaprzyjaźnionych z nich mediów o niej się nie dowiecie. Nie pozwolimy na to w imię prawdy, która należy się nam wszystkim mieszkańcom Sanoka. Na koniec zwracamy się do kibiców hokeja. Nie dajcie się omamić rozpowiadanymi od kilkunastu dni bajeczkami o rzekomo zagrożonym całą sprawą sponsoringu drużyny i wątpliwej przez to jej przyszłości. Nie ma prowadzonych żadnych rozmów w tej materii z firmą, o której słyszymy w wyprodukowanym przekazie na potrzeby usprawiedliwienia zachowania, być może kandydata Tadeusza Piuro lub po przeczytaniu stanowiska klubu jego prezesa. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Mamy na to dowody. Nie dajcie się na to złapać i myślcie trzeźwo. Przypomnijcie sobie, gdzie był pan Tadeusz Piuro przez ostatnie 4 lata, kiedy to postępowała degradacja hokeja. Gdzie był on i jego zaufani współpracownicy, którzy wraz z nim zasiedli na trybunach Areny Sanok w dniu 8 września 2018 roku, kiedy klub potrzebował wsparcia. Macie dobrą pamięć, więc nie trzeba wam tego przypominać. Dziś pragniemy zadać jeszcze publicznie pytanie do pełniącego obowiązki dyrektora MOSiR. Co zamierza pan zrobić z informacją, która jasno mówi, a została potwierdzona sądownie, o złamaniu regulaminu obiektu, który w tej materii stanowi wyjątek z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Szanowni mieszkańcy, mamy dla was na koniec jeszcze dobrą informację. Pan Tomasz Matuszewski, jedyny niezależny kandydat mieszkańców na burmistrza Sanoka, prawdziwie rozumiejący środowiska sportowe i sam od lat mający ze sportem wiele wspólnego, o czym nie trzeba Sanoczanom w Sanoku nikogo przekonywać, składa w tym miejscu wszystkim sympatykom sportu obietnicę gruntownej i zasadniczej zmiany wspieraniu przez miasto sanockiego sportu. Już w tym tygodniu na specjalnej konferencji prasowej ujawnimy szczegóły, ale już dziś możemy wam obiecać, że będzie to idea dotąd w Sanoku nieznana, której wdrożenie pozwoli wynieść sanocki sport, w tym hokej na lodzie, tak ten seniorski, jak i młodzieżowy, tak profesjonalny, jak i amatorski, tak drużynowy, jak i indywidualny, na zupełnie nowy poziom, satysfakcjonujący dla wszystkich. Z poważaniem, Komitet Wyborczy Wyborców łączy nas Sanok. Dziękuję bardzo.